Niepokojące wieści o poranku dopłynęły do nas z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ponad 20 kierowców na zwolnieniach lekarskich. Brzmi groźnie. Drodzy Państwo, nie chcę komentować zwolnień. Myślę, że lepszym sposobem byłaby taka, powiedzmy, konstruktywna, męska rozmowa i myślę, że do takiej rozmowy dojdzie. Nie chcę się tutaj ustosunkowywać ani krytykować nikogokolwiek, natomiast miejmy świadomość, że to się odbywa kosztem mieszkańców miasta i jest to niedobre zjawisko, znane zresztą też i z polityki ogólnokrajowej. Nie chciałbym, żebyśmy pewne rozwiązania przekładali też na grunt samorządowy, no ale stało się i oczywiście deklaruję rozwiązanie tego problemu. Mam osobiste przekonanie, że staraliśmy się zawsze dostrzegać żądania, również i te materialne różnych grup zawodowych, które są we Włocławku, a dla których organem założycielskim jest miasto Włocławek i dlatego też na pewno w najbliższym czasie usiądziemy do rozmów i postaramy się tę sytuację rozstrzygnąć. Aczkolwiek podkreślam, niedobrze, że dzieje się to kosztem mieszkańców Włocławka. Jest to swego rodzaju takie przedsięwzięcie, które no, przede wszystkim uderza w zwykłych mieszkańców i to jest niedobre. Myślę, że takie rozmowy, chęć do takich rozmów była wcześniej. Wiem, że takie rozmowy odbywały się na poziomie pracownicy, związki zawodowe i zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Także ja ze swojej strony też jestem gotowy, żeby się w to włączyć. Powiedzmy wprost, pachnie strajkiem. No tak to, drodzy Państwo, wygląda. Strajk, czy swego rodzaju taka obstrukcja, powiedzmy, swoich obowiązków. Myślę, że nie jest to dobre rozwiązanie i będę postulował i nawoływał, żeby ten problem jak najszybciej rozwiązać.